Audycja finansowana przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Kolejny nasz rozmówca dzisiaj w studiu, Piotr Stach, wójt gminy Laskowa i kandydat na wójta właśnie z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, dla wszystkich radiosłuchaczy. Panie wójcie, za panem więcej niż 5,5 roku kadencji, bo pan jeszcze końcówkę poprzedniej kadencji również zarządzał gminą. Co udało się przez ten czas zrobić? Co uważa pan za największy swój sukces? Pośrednie sukcesy również. Myślę, panie redaktorze, początek tej kadencji nie był łatwy. Mieliśmy złożone wnioski, to jeszcze za mojego poprzednika, do Ministerstwa Sportu na budowę dwóch sal sportowych, Żmiącej i Sechnej. Ja już później tam jeździłem w ministerstwie. Można powiedzieć, że o te środki zabiegałem, żeby one trafiły do naszej gminy. Później już na etapie, jak ogłosiliśmy przetarg, okazało się, że gmina w tym momencie nie otrzyma 1,4 miliona kredytu, nie zgłosił się żaden bank do przetargu, więc musieliśmy ściąć wydatki bieżące i wtedy zaciągnęliśmy 1 milion złotych kredytu i zaczęliśmy budować salę sportową w Żmiącej, a jeździłem do ministerstwa, żeby tę drugą salę przesunąć na kolejny rok dopiero budowy, bo tak mówię, nie byliśmy w stanie w jednym czasie rozpocząć budowy tych dwóch hal sportowych. Udało się to przesunąć na ten kolejny rok. Później, jak wiadomo, przyszła w 2020 roku pandemia. Też różne z tym były perturbacje. Wydawało się nawet, że trzeba będzie obniżać pensje pracownikom czy nauczycielom, bo takie też były sygnały. No, ale jakoś to się udało przetrwać. Później jeszcze wojna na Ukrainie. Ale po tym właśnie, po pandemii, nastąpił dużo lepszy okres dla gminy, bo zaczęły spływać pieniądze pokovidowe do gminy, no i wpłynęło tych środków bardzo wiele, także tych inwestycji, które już zostały wykonane, różnych remontów, również dróg, czy budowy kanalizacji sanitarnej. Samych dróg zrobiliśmy do tej pory ponad 18 km, kanalizacji też mniej więcej tyle, a mamy w planie, bo umowa już jest podpisana i wykonawcy weszli, także z Polskiego Ładu będziemy budować 40 odcinków we wszystkich miejscowościach, najwięcej będzie budowanych w Laskowej, jako że największa miejscowość Laskowa, bo stanowi 40% mieszkańców, więc tam będzie budowane z Polskiego Ładu 18 dróg i w pozostałych tych miejscowościach resztę, tak mówię, to są różne odcinki, krótsze, dłuższe, a również są podpisane umowy na budowę chodnika i na nową nawierzchnię w miejscowości Strzeszyce z przebudową przepustu w kierunku Żmiącej za kwotę 3,5 miliona złotych i również Lipniczka za kwotę 1 miliona 600 złotych. Budujemy też największą i najdroższą inwestycją, jaką jest rozbudowa oczyszczalni ścieków za kwotę 15 milionów 800 tysięcy. I teraz kończymy, w tym tygodniu będzie oddana jedna z hal sportowych na Jaworznej. Będzie to uroczyste już otwarcie, a kończymy też drugą halę sportową w Laskowej, gdzie tam są już trybuny na ponad 280 osób z zapleczem socjalnym i jest już odebrane przez sanepid, odebrane przez straż i czekamy na odbiór z nadzoru budowlanego. Jeżeli się nam uda odebrać z nadzoru budowlanego, no to będziemy planować otwarcie również w tej hali sportowej Laskowej. Myślę, że to takie największe sukcesy, no bo w jednej kadencji jednak udało się nam wybudować 3 sale gimnastyczne i 1 halę sportową, gdzie praktycznie do tych dwóch hal sportowych, do Jaworznej i do Laskowej, gmina
niewiele dołożyła pieniędzy swoich, tylko się to udało pozyskać z Polskiego Ładu. Także myślę, że to są takie duże inwestycje, które pozostaną no na zawsze w gminie. Będą służyły dzieciom, młodzieży. Ja dopytam o rozbudowę oczyszczalni. Trwa ona cały czas. Ona zakończy się w tym roku? Ona jest planowana, że do końca tego roku będzie zakończona właśnie. I na razie nic nie wskazuje na to, bo terminarz nie jest zagrożony tej budowy oczyszczalni. I mam nadzieję, że w tym roku uda się ją już odebrać. Ona jest przewidziana na 1500 m3 przepustowość dobowa. Także wszystkie te domy, które będzie można skanalizować kiedyś w przyszłości, będzie można odprowadzić do tej jednej oczyszczalni ścieków. Patrzę na ulotkę wyborczą pana. Tutaj 26 różnych podpunktów tego programu wyborczego. Rzeczywiście on jest skupiony na po prostu na takich konkretach, jeśli chodzi o przebudowę, modernizację, budowę. Zresztą wiele z tych rzeczy pan wymienił, wiele z nich trwa i będzie pewnie przedłużane w nowej kadencji, ale widzę też, że no wprost chwali się pan tutaj zmniejszeniem zadłużenia gminy w ostatnich latach. To prawda, panie redaktorze, jeżeli rozpoczynałem kadencję na koniec roku 2018, zadłużenie gminy wynosiło 10 900 000 z groszami, a w tej chwili wynosi 6 018 000 też z jakimiś tam złotówkami. Także udało się zmniejszyć zadłużenie o 4 800 000 złotych. Myślę, że to jest sukces przy inwestycjach 45-milionowe, któreśmy już zrealizowali, a na kolejne 45 milionów mamy podpisane umowy. Jeszcze nie wymieniłem tutaj też rozbudowy urzędu gminy, gdzie ta gmina no, nie spełniała warunków, bo już w 2017 roku mieliśmy opinię, zwłaszcza ze straży, że ona nie spełnia warunków, nie mamy tam windy, klatka sodowa jest za wąska, są jeszcze panele położone, gdzie to jest materiał łatwopalny, no i myślę, że pracownicy, jak i mieszkańcy, klienci, którzy do nas przychodzą, myślę, że powinni być zadowoleni, że jak dojdzie do tej rozbudowy, bo umowa już jest podpisana i wykonawca ma nawet w tym tygodniu wchodzić i rozpocząć rozbudowę, przebudowę tego urzędu, jak również będziemy zaczynać budowę nowego żłobka w Laskowej, gdzie zakończenie ma być do końca tego roku wraz z wyposażeniem tego żłobka. Wśród tych punktów programowych, które też tu mam przed oczami, jest wiele, jeśli chodzi o rozwój też sportu, rekreacji, turystyki, tych inwestycji komunalnych, rozbudowę szkół, ale widzę też taki punkt, dalsze starania o budowę wału przeciwpowodziowego w Strzeszycach. Tam istnieje ten problem cały czas. Może być to ewentualnie jakiś zarzut w stronę gminy, że w stronę konkurentów, że może gdzieś tam za wolno te starania idą. Jak to wygląda teraz, jeśli chodzi o Strzeszyce? Panie redaktorze, to jeżeli chodzi o wał przeciwpowodziowy, to się zajmuje stricte tym, zajmują się Wody Polskie. Ja jako jednak gospodarz tej gminy, no zabiegałem też o to, żeby powstał projekt i tu kilkakrotnie spotkałem się czy to z panem dyrektorem z Krakowa, czy z panią dyrektor Wód Polskich z Nowego Sącza, jak i również z mieszkańcami, gdzie ustalaliśmy też, gdzie ten wał ma przebiegać. No i teraz jest to na etapie projektu. Jeżeli zostanie już skończony projekt, no to jeżeli tak by mieszkańcy zadecydowali, że ja bym był dalej wójtem, będę czynił dalej starania o to, żeby już doszło do realizacji, do budowy tego wału przeciwpowodziowego. Jak pan redaktor wspomniał, no taka sytuacja czasami powtarza się raz do roku, że ta woda jednak zbiera, podnosi się ta łososina i zalewa nam te tereny znajdujące się, czy to w centrum w Strzeszyc, czy już tam dalej jadąc w stronę Ujanowic, tak zwanej Łęk, to też tam woda podpływa pod domy i również zalewa te domostwa. Także na pewno będę czynił starania, tak mówię, no jeżeli to mieszkańcy decydują, że ja będę na kolejną kadencję. A myślę, panie redaktorze, tak chciałem wrócić jeszcze do, bo każdy idąc do wyborów, no ma jakiś swój program. Ja idąc 5,5 roku temu do wyborów, również taki program przedstawiłem i z tego
z tych 20 punktów, które wówczas wymieniłem, 85% mi się udało zrealizować. Oprócz tego 24 inne punkty, gdzie nie były planowane, udało się właśnie zrealizować, więc to przedstawiłem mieszkańcom już kilka miesięcy temu, żeby mieszkańcy mogli ocenić, co z tego właśnie udało się, a jeszcze oprócz tego, ile z tych rzeczy, które nie były wymienione w programie, udało się również zrealizować. Także do tego programu, który tutaj przedstawiłem mieszkańcom na te kolejne 5 lat, będę wracał, a jeżeli będzie taka możliwość zabiegania o jakieś dodatkowe środki, to na pewno będę czynił starania, żeby gmina stawała się coraz piękniejsza, żeby mieszkańcom lepiej się żyło w naszej gminie. Tych zewnętrznych środków było dużo też, one pomogły na realizację wielu inwestycji, między innymi drogi właśnie z Polskiego Ładu, prawda? Bardzo dużo, panie redaktorze, udało się nam tych środków ściągnąć do gminy. Z tego ostatniego rozdania z Polskiego Ładu nasza gmina otrzymała 15 właśnie milionów, w tym 8 milionów na budowę tych dróg, 5 milionów na przebudowę urzędu i 2 miliony na budowę budynku dla sportowców na AKS-ie w Ujanowicach, koło stadionu. Dopytam jeszcze o inwestycje w przysiłku rozpite, tam chodzi o kanalizację. Będzie to przyspieszone też w najbliższym czasie? No właśnie, panie redaktorze, bo tak robimy jeszcze, wykonujemy kanalizację z PROW-u, gdzie ona nie jest zakończona, ma być zakończona do końca czerwca, bo jeszcze nam zostało skanalizować część Żmiącej i ona ma być skanalizowana do końca czerwca. I takim moim, można powiedzieć, troszkę tutaj niepowodzeniem jest to, że nie udało się nam, tam nie zostało już tak dużo tego przesiłka, bo częściowo jest zrobiona kanalizacja w tym przesiłku, ale właśnie zostało jeszcze tego projektu, gdzie nie została wykonana ta kanalizacja. Jeżeli by tylko była możliwość, to na pewno w pierwszej kolejności myślę o tym, żeby dokończyć ten projekt, co już jest zrobione na tę kanalizację, i ten przysiłek w pierwszej kolejności skanalizować, jeżeli tylko jakieś środki zewnętrzne się pojawią. Sporo tu też pomocy dla strażaków. OSP Kamionka będzie rozbudowana, OSP Kamionka Mała, między innymi. Budujemy tam w tej chwili remizę strażacką i do końca czerwca ma być remiza w stanie surowym, otwartym, wybudowana. A jeszcze też dobra informacja, niecałe 2 tygodnie przyszła dla strażaków z Kamionki Małej, gdzie OSP Kamionka Mała zakwalifikowała się do nowego, do dofinansowania nowego samochodu średniego bojowego strażackiego. I to niebagatelna kwota, bo około 780 tysięcy ma być dofinansowania do tego samochodu. Także strażacy z Kamionki cieszą się, bo w tej chwili mają stary samochód, którym dysponują, a jak się uda kupić nowy, no to strażacy się oczywiście z tego bardzo cieszą. Sporo tych punktów, ponad 25 punktów programu wyborczego, a z hasłu na ulotce ja byłem i będę z wami na dobre i złe. Tak oznajmia obecny wójt i kandydat na wójta Piotr Stach. Pan ma również dwóch kontrkandydatów w gminie. Czy komitet wyborczy wasza drużyna Prawa i Sprawiedliwości tu obsadzona we wszystkich okręgach, jeśli chodzi o gminę? Tak, oczywiście. We wszystkich okręgach mamy swoich kandydatów na radnych. No i ja również proszę mieszkańców, żeby zagłosowali za tymi naszymi kandydatami. Są to kandydaci o różnych profesjach. Ludzie starsi, młodsi, doświadczeni już radni, ale ci, którzy kandydują po raz pierwszy, myślę, że jedni i drudzy są potrzebni, bo jedni ze swoim doświadczeniem, żeby się może ci młodsi uczyli od nich, ale ci młodzi mają też duże ambicje i chcieliby w swoich miejscowościach, jak również nie tylko, bo się jest radnym całej gminy, ale o całą gminę jakoś zadbać. A tutaj, panie redaktorze, jeszcze tak nawiązując do tego hasła wyborczego, myślę, ja w ten sposób umieściłem takie hasło, bo pomimo, że było różnie w gminie, tak mówiłem, początki były ciężkie, później było lepsze, to jednak z mieszkańcami wytrwałem do końca. No, jeżeli by mieszkańcy tak zadecydowali, o co oczywiście zabiegam, proszę, żeby zagłosowali za mną i również za tymi naszymi kandydatami, którzy
startują z naszej listy, no to będę ogromnie wdzięczny i postaram się ten program, który przedstawiam Państwu, mieszkańcom, realizować go po kolei. A mieszkańcy gminy Laskowa podejmą decyzję już w najbliższą niedzielę, 7 kwietnia. Serdecznie dziękuję za spotkanie. Naszym gościem był obecny wójt i kandydat na wójta ponownie, Piotr Stach z Komitetu Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkim radiosłuchaczy. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Audycja finansowana przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.